Dawcy Panie, Twe mi dary, coś go stworzył i ocalił, a czemużby Cię nie chwalił, coś go stworzył i ocalił, a czemużby Cię nie chwalił. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Pan z wami. I bracia i siostry, witam was w tym świętym miejscu, gdzie możemy wyprosić wszystkie łaski, jakich potrzebujemy, pod warunkiem, że są zgodne z wolą Bożą. Otwierajmy więc nasze serca, prośmy z ufnością, powierzajmy siebie, naszych bliskich, nasze grupy pielgrzymkowe, intencje, które mamy w sercu. Ksiądz Infuat modli się, dziękując Matce Bożej Najświętszej za powrót wnuczki do zdrowia oraz prośba, by Maryja otaczała płaszczem swej opieki całą rodzinę. Ksiądz Infuat dzisiaj ma także rocznicę swoich święceń kapłańskich. Gratulujemy. Ja modlę się w intencji Bogu Wiadomej. Pozostali kapłani też powierzają Bogu siebie, swoje wspólnoty. I by te modlitwy podobały się Najwyższemu, przeprośmy Go teraz za grzechy nasze. Spowiadam się. Niech się zmiłuj nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzech, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Uwielbiajmy Boga. Chwała na wysokości Bogu. Się. Wszechmogący Boże, oddajemy cześć sercu umiłowanego Syna Twojego i wysławiamy wielkie dary Jego miłości. Spraw, abyśmy z tego źródła Bożej dobroci otrzymali obfite łaski. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Usiądźmy, posłuchajmy Słowa Bożego. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz mówił do ludu: Ty jesteś narodem poświęconym Twojemu Panu Bogu. Ciebie wybrał Twój Pan Bóg, byś spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem będącym Jego szczególną własnością. Pan wybrał was i znalazł upodobanie w was nie dlatego, że liczebnie przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym, lecz dlatego, że Pan was umiłował. Chce On wam dochować przysięgi danej waszym przodkom.
wyprowadził was mocną ręką i wybawił was z domu niewoli, z ręki Faraona, króla egipskiego. Uznaj więc, że Pan, twój Bóg, jest Bogiem, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysięcznego pokolenia względem tych, którzy Go kochają i strzegą Jego praw, lecz który odpłaca każdemu z nienawidzących Go, niszcząc Go. Nie zostawia bezkarnie tego, kto Go nienawidzi, odpłacając Jemu samemu. Strzeż przeto poleceń, praw i nakazów, które ja Tobie polecam dzisiaj pełnić. Oto Słowo Boże. Bóg jest łaskawy dla swoich czcicieli. Bóg jest łaskawy dla swoich czcicieli. Błogosław duszo moja Pana i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Bóg jest łaskawy dla swoich czcicieli. On odpuszcza wszystkie twoje winy i leczy wszystkie choroby. On twoje życie ratuje od zguby, obdarza cię łaską i zmiłowaniem. Bóg jest łaskawy dla swoich czcicieli. Dzieła Pana są sprawiedliwe, wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece. Drogi swoje objawił Mojżeszowi, swoje dzieła synom Izraela. Bóg jest łaskawy dla swoich czcicieli. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. Bóg jest łaskawy dla swoich czcicieli. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy miłować się wzajemnie. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w Nim, a On w Bogu.
myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Bracia i siostry, z woli Boga, w uroczystość serca Pana Jezusa jesteśmy dzisiaj tutaj, w Sanktuarium Fatimskim, i słuchamy Ewangelii, gdzie Jezus mówi o tym, że tylko On jest w stanie objawić światu prawdę o Ojcu, dlatego że On wciąż przebywa w Ojcu, w Duchu Świętym. Jednocześnie Jezus mówi o tym, że Bóg zakrywa tę tajemnicę przed ludźmi, którzy polegają na swojej mądrości, a odkrywa ją przed prostaczkami, ubogimi w duchu i spragnionymi sprawiedliwości, czyli przed tymi wszystkimi, którzy co dnia wołają: przyjdź królestwo Twoje. Takim to ludziom Jezus mówi dzisiaj słowa, które są jak miód na nasze serce: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Te słowa odsłaniają tajemnicę serca Jezusowego, bo tylko Bóg może dać człowiekowi ukojenie i odpoczynek, nie świat, nie materia, a nawet nie drugi człowiek. Dlaczego? Dlatego, że serce ludzkie jest tworzone na obraz i podobieństwo Boże, a to oznacza, że jest zbyt wielkie, aby cokolwiek innego poza Stwórcą mogło je napełnić pokojem. To nie oznacza, jak dobrze wiemy, kochani, że życie człowieka wierzącego pozbawione jest trudów i cierpienia. I trzeba to wyjaśnić w tym miejscu. Chciałbym to zrobić bardzo wyraźnie i dobitnie.
Po grzechu pierworodnym, gdy Bóg wypędza Adama i Ewę z raju, wyraźnie mówi, że Ewa, kobieta, będzie w bólu rodzić dzieci. A Adam, mężczyzna, w bólu i trudzie będzie uprawiał ziemię i zdobywał pożywienie. Kochani, to oznacza, że ból, cierpienie, trud jest stanem permanentnym, normalnym w naszym życiu, a sytuacje, gdy nie ma takich trudności, są sytuacjami nadzwyczajnymi. Zobaczcie, co myśmy zrobili z takim rozumieniem Bożego życia. Odmieniliśmy to, zamieniliśmy. Dla nas właśnie fakt, że nie doświadczamy trudności, nie choruje nasze ciało, jest stanem błogosławieństwa Bożego, a gdy te trudności się pojawiają, to pytamy Boga, dlaczego? Dlaczego nam nie błogosławi? Tymczasem, kochani, nie ma innej drogi do zbawienia jak trud, który jest częścią naszego życia, bo poprzez trud, cierpienie, Bóg wysłużył nam zbawienie. Żeby jeszcze lepiej to zrozumieć, to, co się stało na krzyżu, trzeba sobie uświadomić, że Bóg mógł dokonać naszego zbawienia w zupełnie inny sposób. Że faktycznie mógł zejść z krzyża, że na swoich oprawców mógł spuścić ogień z nieba. Mógł też podczas ostatniej wieczerzy, gdzie nie było trudu, cierpienia, gdzie było miło i przytulnie, mógł powiedzieć: od tej pory chcę, aby każdy człowiek był zbawiony. Jak dobrze wiemy, nie zrobił tego. Choć na jego słowo woda przemieniała się w wino, trędowaty stał się zdrowy, a zmarły Łazarz wyszedł żywy z grobu. Dlaczego Bóg nie zrobi tego tylko poprzez słowo? Dlatego, kochani, że kocha. I dlatego, że zszedł do naszej codzienności. Dlatego, że skoro człowiek, jego umiłowane stworzenie cierpi, to Bóg przez to chciał pokazać, że jest z nami. Bo jak najlepiej pokazać dziecku, które boi się ciemności, że jestem z nim? Najlepiej pójść z nim do tego ciemnego pokoju, wziąć je na kolana i przytulić. Czyli zejść do jego codzienności, zejść do jego teraźniejszości. Wtedy to dziecko się poczuje kochane, bezpieczne i nie będzie się bało. Właśnie, kochani, to zrobił Bóg. Poprzez trud, cierpienie, krzyż, śmierć i zmartwychwstanie wysłużył nam zbawienie. Nie chciał tego, przepraszam za kolokwializm, załatwić tylko słowem. Pokazał to czynem. I dzięki temu Bóg bierze każdego z nas, jak pasterz zagubioną owcę na swoje ramiona lub tuli do swojego policzka, jak ojciec dziecko. Słowem, Jezus wybiera drogę krzyżową i krzyż, dlatego że nas kocha, a dzisiejsza uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa jest tego dowodem. Bo serce jest znakiem miłości, jest znakiem miłosierdzia Bożego, jest znakiem tego, że Bóg wysłużył nam zbawienie. I choć już wiemy, że cierpienie i trud jest częścią, normalną częścią naszego życia, to na koniec trzeba sobie uświadomić, kochani, że my poprzez nasz trud, nasze cierpienie możemy wysłużyć zbawienie sobie, innym ludziom, naszym bliskim i całemu światu. Dlatego podczas pierwszego spotkania z pastuszkami Maryja pyta dzieci, rzecz przedziwna, czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On wam ześle, jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany, jako prośbę o nawrócenie grzeszników? I dzieci odpowiedziały: tak, chcemy, choć były tylko dziećmi. Ale ta ofiara spodobała się Bogu i dała początek wielkiej przemianie serc. To ta przemiana sprawiła, kochani, że na naszych oczach dokonały się cuda, czyli nawrócenie Rosji, to o co prosiła Maryja, upadek komunizmu, a także ocalenie Ojca Świętego Jana Pawła II. Bo taką moc ma nasz trud, gdy połączymy go z błogosławieństwem Bożym. Więc na koniec chciałbym zaprosić na każdego z tu obecnych,
byśmy dobrze przeżyli każdy dzień, byśmy umieli ofiarować każdy trud Bogu, byśmy się nie bali tego trudu, bo jest częścią naszego życia, tak długo, dopóki nie powrócimy na łono Boga naszego. A przez ten trud, kochani, możemy wysłużyć zbawienie sobie, innym i światu i dokonać rzeczy niemożliwych. Bo taką moc ma człowiek wierzący, gdy powierzy się Bogu w Trójcy Jedynemu. Amen. Powstajmy teraz i złóżmy wyznanie naszej wiary. Wierzę w jednego Boga. W jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga. A przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia. Wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony pod szatanem i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych matki, a królestw Jego nie będzie końca. Wierzę w świętego Pana i Żywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał lubienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski. Wyznaję jeden chrzest na opuszczenie grzechów, więc przyszłym namach życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Zgromadzeni przy ołtarzu Jezusa Chrystusa wraz z Maryją wrażliwą na cierpienie swoich dzieci, przedstawmy Bogu teraz nasze intencje. Módlmy się w intencjach Kościoła Świętego, aby głosił Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji Ojczyzny naszej, aby panował w niej ład, porządek i duch Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencjach naszych, z którymi przychodzimy do tego świętego miejsca, aby przedstawnictwo Maryi Bóg raczył je pobłogosławić, by wydały plon stokrotny. Ciebie prosimy. Przez ręce Maryi dziękujmy za powrót wnuczki do zdrowia oraz prośby, by Maryja otaczała płaszczem swojej opieki całą rodzinę. Ciebie prosimy. Przez ręce Maryi módlmy się w intencji wszystkich kobiet, które noszą imię Wanda, aby Bóg im błogosławił, także Wandzie z naszej grupy pielgrzymkowej, domowego kościoła, archidiecezji warmińskiej. Ciebie prosimy. I w chwili ciszy w sercach prośmy o łaski, których potrzebujemy. Ciebie prosimy. Boże, ukryty w Najświętszym Sakramencie, spraw, aby ta Eucharystia pomnożyła dobra, które składasz w naszym sercu, byśmy, żyjąc pobożnie na tym świecie, otrzymali życie i zbawienie wieczne, które żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, wejrzyj na niewysłowioną miłość serca Twojego Syna, który wydał się za nas, aby przez Jego zasługi nasz dar stał się miło Tobie ofiarą i zadośćuczynieniem za grzechy nasze. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I duchem Twoim. W górę serce. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, składali dziękczynienie i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On wywyższony na krzyżu w swojej nieskończonej miłości ofiarował za nas samego siebie. Z Jego przebitego boku wypłynęła krew i woda i tam wzięły początek sakramenty Kościoła, aby wszyscy ludzie pociągnięci do otwartego serca Zbawiciela z radością czerpali ze źródeł zbawienia. Dlatego z aniołami, wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerze wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Antonim oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętym Franciszkiem i Hiacyntą, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie. Przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący,
w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, dlatego śmielamy się modlić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, jestem godzien.
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech ten sakrament Twojej miłości pociągnie nas do Twojego Syna, abyśmy ożywieni świętą miłością umieli dojrzeć w naszych braciach Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Dziękuję Wam, bracia i siostry, za wspólną modlitwę. Życzę błogosławionego pobytu w tym świętym miejscu, sobie i Wam. I na to, co nam Bóg dzisiaj przygotował, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i prowadzi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystus. Bogu niech będą dzięki.